Cześć wam wszystkim, z tej strony Pan, Dzisiaj, moi drodzy, nagrywam odcinek z Boom Beach Frontlines. Jest to nowa giereczka przy współpracy Supercell oraz Space Up. Space Up, między innymi, zrobiło taką giereczkę jak Beatstar, którą możecie już kojarzyć z mojego kanału. Ale, moi drodzy, nie o tym. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Boom Beach Frontlines, strzelcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco i niczego nie przegapić. No i, moi drodzy, co to jest za gierka? Jest to gierka, która już we wtorek, czyli jak to oglądacie, za dwa dni wychodzi w Kanadzie. Więc, jeżeli macie... Telefon z Androidem możecie sobie pobrać jakiegoś vpn i pobrać tą grę, jakby łączyć się z serwerami kanadyjskimi. Jeżeli macie App Store, no to musicie mieć konto w App Store na Kanadę i wtedy będziecie mogli pobrać tą grę. Nie wiem kiedy będzie w Polsce, ale no, jak ktoś chce po prostu w nią zagrać, no to może sobie zmienić ten kraj, jak z każdą inną grą, która wychodzi właśnie w innych krajach wcześniej. No i moi drodzy, pokażę wam o co mniej więcej chodzi w tej gieretce. Kiedyś już w nią grałem, ale to były takie beta testy i sporo się zmieniło zmieniło od tego czasu, więc moi drodzy, zacznijmy sobie. Po pierwsze, mamy karnet. Jest karnecik, ja go mam kupionego. Mam tego boom pasa. Jest stopni, już wam mówię zaraz ile, ale dosyć sporo. Uwaga, uwaga, przelećmy sobie do końca. Stopni, jest moi drodzy. 70 i potem mamy big boxy, czyli bardzo podobnie jak w, moi drodzy Brawl Stars, są big boxy są mega boxy i są boom boxy więc też ba bardzo podobnie jeżeli chodzi o BSA, może sobie zrobimy jakiś opening dzisiaj, bo jak widzicie mam troszeczkę tych boxów, więc zaraz sobie to możemy otworzyć, oprócz tego są ligi im więcej gracie, tym wyższe ligi macie e jeszcze mi się zrymowało tutaj mamy również darmową skrzynkę w sklepie, zawsze są dwa co chyba 4 godziny, free boxy, czyli w Clash Royalu tak kiedyś też było, że chyba co 4 godziny był Freebox, więc tutaj podobnie. I oprócz tego, moi drodzy, jak już zainstalujecie Gieraczkę, to zobaczcie, wchodzicie sobie w sklep i na końcu mamy Scott w sklepie Panda, więc jeżeli. Planujecie sobie moi drodzy zainstalować tą giereczkę, jak już zainstalujecie to bardzo dziękuję za wspieranie z Kodzikiem Panda. Pokażcie tutaj siłę, wpisujcie Kodzik Panda i postaram się zrobić tak, żeby jak najszybciej ona wyszła w Polsce, bo już pisałem z twórcami i na razie powiedzieli, że tylko w Kanadzie, a potem zobaczę jak to będzie z innymi państwami, więc wpisujcie Kodzik Panda, zobaczymy ile osób będzie grało w tą grę i najprawdopodobniej jak dużo osób będzie grało, no to pewnie wypuszczam już ją w Polsce. Więc dobra, może odblokujmy sobie nową postać, bo mam jakiegoś plastera, więc sobie to odblokujemy, on jest z karnetu. Otwórzmy jeszcze Big Boxika, zobaczymy co wyleci. Ok, Coinsy, następnie Machine Gun, Medic, Baby Turret i mamy 4 na 4, Ok, Nie jest źle, nie jest źle, lećmy dalej, Big Boxik kolejny niech będzie. Ok, mamy tutaj Coinsy, mamy Baby Turret, mamy gruncy, Machine Gun, uwaga, coś nowego, kanon. Ok, to jest do obrony. i jeszcze coś nowego, zuka. o nice, to jest epicka karta i ona działa trochę jak z takiej rakietnicy strzela, jakby to można było nazwać. Dobra, boomboxik, więc pewnie nic tak jest. Dobra, big boxik teraz jeszcze jeden. Okej, okay, no nic ciekawego, szczerze mówiąc nie było Końcy Jeszcze możemy odebrać, otworzymy sobie do tego mega boxa, resztę zostawię, więc jeszcze dwa boomboxy i mega boxik na końcu. Jeszcze żadnego mega boxa tutaj nie otwierałem, więc mam nadzieję, że coś kozackiego dropnie. Dobra, sporo tutaj mamy tych kart na ulepszenia już i uwaga, pierwszy mega box w Boom Beach Front line. zobaczymy co mi wyleci, uwaga, klikam i mamy 336 golda, spoko, 8 medyków, nice, 41 assault, o kurde, nice, dwa machine guny, 4 heavy, nie, 5 heavy i uwaga... A ja Jeden armored Car Liczyłem na nową kartę, ale i tak dropliśmy Zukę, więc jest spoko i dobra, ulepszmy sobie to wszystko, jeśli mogę, Wbiję chyba też przy okazji trzeci poziom. Zaraz zobaczymy, czy mi w ogóle golda starczy na te upgrade'y. Mamy Zukę odblokowaną, jak widzicie. Mamy Medyka. Zaraz wam też pokażę, jak wygląda ta gieraczka oczywiście. Mamy Klastera jeszcze. Dobra, Klaster odblokowany. Cyk. Ulepszmy jeszcze Machine guna. Dobra, na piąty poziom już możemy nawet wrzucić. Bardzo fajnie. Następnie Kanon na trzecim, ale nie możemy ulepszyć. U pierwsza karta na szósty poziom, chyba. Nice. Tutaj możemy również ulepszyć. Dobra, czwarty poziom, piąty poziom też wleci. Ok, bardzo ładnie. I tutaj jeszcze mamy ulepszony na czwarty poziom. No i Kozak. Wszystko ulepszyliśmy. Czy mam trzeci poziom już bity? Yy, nie, jeszcze mi brakuje. Nie mam. Ok, dobra, Kozak mamy. Upgrade na trzeci poziom. Jak widzicie, nowe karty mogą mi wylecieć. Więc tutaj już mam wszystko. Czy nie, jak to się sprawdza? Aha, tej nie mam na pewno. Snajperki 4 na 4 mam i to też mam. Dobra, czyli brakuje mi tylko snajper z drugiego poziomu. Tutaj, jak widzicie, możemy odblokować tanka. Możemy odblokować boom cannon. Fireballa jakiegoś shieldsa. Oraz y, Flame trawer, ok spoko, no jak widzicie są tutaj kolejne poziomy, więc trzeba troszeczkę pograć Mamy nową mapkę, sprawdźmy sobie jaką, Close Encounters, ok dobra lecimy, gramy pierwszy meczik Trochę długi wstęp, ale wiecie też opening był i tak dalej, więc lecimy, zobaczycie jak wygląda ta giereczka Moim zdaniem jest już naprawdę fajnie dopracowana, pamiętam jak w nią grałem jakieś 3-4 miesiące temu To jeszcze nie było sklepu, nie było tych karnetów i tak dalej a weźmy sobie Zukę na początku, żeby przetestować, zobaczymy jak ona się będzie sprawować. U góry też się pokazują, jak widzicie postacie, które e, mają nasi sojusznicy. Mm, czy ja coś będę brał? Airstrika czy Hila? Nie, na razie nic nie biorę. Dobra, widzę, że lecą na B, no to idźmy na B, bo tutaj generalnie macie punkty A i B i musicie przejąć te punkty. Jak przejmiecie e, jakby ten punkt, no to wam zalicza na wasz kolor drużyny. Ok, strzelam wolno, ale mój atak jest przepotężny. Zobaczcie, cyk. No i strzał robi naprawdę sporo damage'a, więc z daleka naprawdę mocna postać. No i zobaczcie, oni sobie przejmują. Nasza drużyna już będzie miała punkt B. No to my teraz lecimy na punkt A, żeby po prostu im zdjąć ten punkcik. No i dobra, tutaj leci już rakieta w kolegę. Ja się mogę cofać za tym, znaczy cofać, jakby być za, tym, za tą ścianą. Wtedy po prostu mniej obrażeń dostaję, więc to też jest spoko. Okej, okay, czekam, aż mi naładuje. Musimy tutaj ich zniszczyć, bo generalnie oni mnie zaraz porobią, tak mi się wydaje. Jeszcze nie mamy już medyka. No, przypał fest, dobra, porobiony tam jeden. Medyk mi tutaj pomoże, czy nie pomoże mi? Coś mi tam leczy. Zobaczcie, ta zuka naprawdę dobry damage zadaje, szczerze mówiąc. Patrzcie, tutaj kolega zniszczony. Ten kolega też już mocno dostał. Tutaj niszczymy jeszcze to. Ej, ta zuka jest naprawdę mocna. Tylko trzeba z medykiem grać, ale z medykiem, jak polecicie, no to naprawdę sporo możecie tutaj zadać. Zobaczcie, jak ja damage walę na tą główną wieżę. Żeby wygrać, musicie mieć obie te wieże, jakby, i wtedy jest odliczanie do chyba 10 sekund. Jeżeli yy, przeciwnicy nie zdołają zdobyć. Waszej wieży, no to wygraliście. Zaraz zobaczycie. Dobra, zbiliśmy im A bardzo ładnie. B cały czas jest nasze. Widzicie, że się świeci na niebiesko, mimo, że jest troszkę ucięte. Teraz ładujemy A i jeżeli naładujemy, no to po prostu wygraliśmy ten mecz, więc dosyć spoko. Gra się tutaj chyba w 8 osób, albo 10 nawet, nie wiem, ale fajna giereczka, bo można... Z dużą ilością znajomych sobie pograć, więc myślę, że też jakieś live'iki mogą się pojawić na głównym kanale, z tego oczywiście pewnie we wtorek, no bo wtedy dopiero wychodzi, ale nie jestem pewien jeszcze, no i zobaczcie, mamy już tutaj A i B, bo oba się świecą na niebiesko i pisze nam, że wygrana za tam 6 sekund, możemy sobie tutaj stworzyć różne obrony, dzięki którym ciężej im będzie zdobyć nasz, naszą bazę, ale i tak im się nie uda, no bo tutaj oczywiście już było odliczanie. Byłem najlepszy w moim teamie, jak widzicie, 1700 punktów, bardzo fajnie, dostałem 3 gwiazdki, troszeczkę tutaj golda oraz expa, no i oczywiście te medale, za które ma się te rangi. Więc mamy już tutaj, ile? 300 prawie? No, prawie 300 tutaj punkcików, więc naprawdę spoko. Zagrajmy sobie jeszcze ten meczik i teraz spróbujmy zagrać tą drugą nową postacią, czyli Cluster bodajże. Dajcie znać w ogóle, jak oceniacie gieraczkę, bo moim zdaniem naprawdę fajnie wygląda. Mam nadzieję, że wyjdzie w Polsce jak najszybciej, bo wiem, że jak wychodzi w innych krajach, to mimo tego, że wam się gierka podoba, to nie zawsze tą grę pobieracie, ponieważ po prostu. Yy, no wiecie, ciężko jest to pobrać i lepiej było jakby było, była od razu dostępna w Polsce, więc będę pisał z twórcami już zresztą pisałem, że jak to wygląda, czy będzie tylko w Kanadzie, czy będzie w innych państwach, no to na razie mi odpisali, że tylko w Kanadzie. A potem zobaczę po prostu, gdzie będzie najwięcej aktywności i może. Wtedy w tych państwach również ta gra wyjdzie, więc miejmy nadzieję, że tak będzie, bo naprawdę gierka się zapowiada bardzo fajnie. Dobra, co robi ten cluster? Bo on ma, on ma szczerze mówiąc, jakiś. Aha, on ma coś takiego, on taką bombę rzuca. To jest taki kurczę, typ z grantnikiem, można powiedzieć. Patrzcie tocyk. no i rzuciłem tam bombę. Czy nie rzuciłem? Nie wiem, ale chyba, chyba mi się udało. Dobra, przyjmujemy B, bo oni już przeli, a i jest nieciekawa sytuacja. Dobra, czy to w ogóle rzuca tam? Tak, aha, dobra. Czyli muszę namierzyć typa. Muszę najpierw namierzyć typa, i wtedy w niego wlatuje ta bomba. Dobra, to już wiem o co chodzi. Chyba tam wrzuciłem jeszcze na koniec. Ten klaster mi się średnio podoba. Jest dosyć bardziej skomplikowany. Weźmy sobie Heavy. To też jest spoko, że w trakcie meczu możecie sobie dostosowywać, jakie postacie bierzecie. Więc to też jest bardzo fajne. Heavy akurat jest spoko. No, po prostu to jest taki tank. Z bronią leci, ma wciul HP, zadaje też dosyć sporo z bliska, więc jest naprawdę fajne, ale Zuka mi się szczerze mówiąc spodoba, Zuka jest naprawdę ciekawą postacią. Dobra, musimy zbić mu tych healersów, żeby one go nie healowały. Dobra, tamten już maloa. Dobra, ładnie. Dobra, zbity, teraz tego kolegę musimy zbić. Medyk mnie tu będzie jeszcze leczył, bardzo fajnie. Tam jakiś mortar mamy w obronie w ogóle. Co jest? Co jest grane? I to jest jakiś Polak w ogóle, patrzcie, Szczecin. Chłopce jest z Polski normalnie. Nie wiem jak on się dostał, ale gratulacje dla niego, były zapisy na Discordzie, ale to było bardzo mało miejsca, a generalnie reszta to zazwyczaj twórcy, co współpracują właśnie z Supercelem, mieli okazję sobie w to popykać. Okej, okay, dobra. Oj, oj oj oj, oj oj tutaj może być przypał troszeczkę. Dobra, cyk, obijamy to, ale mam loa, mam loa fest, Mam Loa fest. Weźcie jakiegoś medyka mi dajcie. Dajcie mi jakiegoś medyka. No chłopy, co wy odwalacie? A przejmujemy, ale B nam zaraz zniszczą. Ja padnę. No i padłem niestety. Kurczę, A przej przejmuj przejęliśmy, ale no niestety B nam zabrali. Więc dobra, biorę zupę, Biorę jeszcze Baby Tureta w dodatku. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mogłem też sobie kupić, szczerze mówiąc, jakby czołg. I zamiast postacią grać czołgiem, pewnie zauważyliście wcześniej, że jakiś typ tak zrobił. Ale no nie pomyślałem o tym, więc dobra, musimy ich tam rozwalić. Bo widzę, że już powoli tam mają to B. No właśnie, będzie przypał. Okej, okay, tutaj kolega dostał mocnego shota. Dobra, ta też dostała dosyć ładnie. Okej, okay, okej, okay. jesteśmy w jej zasięgu, ale dobra, mijamy ją. Cyk leci sobie tutaj. Gość, co zabrał sobie normalnie czołg przed chwilą, masakra, może być ciężko szczerze mówiąc, może być ciężko, chociaż póki co my wygrywamy, zobaczcie ich strefa jest bardziej obita od naszej, więc o tyle spoko, dobra, zbijamy cały czas tą strefę, zbijamy też ich cyk, ja muszę zbijać strefę bo to jest bardziej op... Dobra, mają już połowę HP na tej strefie B, więc jest dobrze. Mamy cały czas tą A. Minuta 15 do końca. Wiem, że wy to macie ucięte i padłem od mortara najgorzej. Ten mortar to walnął taki damage, że szkoda gadać. Yy, dobra, weźmiemy sobie może tego czołga. Proszę bardzo, czołg jest brany. Lecimy czołgiem i teraz myślę, że już zniszczymy im B. Yy, jak już im zniszczymy B, będziemy mieli odliczenie, to raczej będzie wygrana, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, czy ja mogę strzelać w punkt A? Dobra, dobra, dobra. Mogę nawet zginąć, ale oby strzelać tylko w punkt A, dobra. Pięknie, znaczy punkt B, sorry. Dobra, pozbyliśmy się punktu. Teraz oni go przejmują na nowo, ale może nam się uda jeszcze go zdobyć. Zobaczymy. Na razie punkt A jest nasz, punkt B oni dopiero przejmują, więc idzie im to dosyć opornie. 30 sekund do końca. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać, czy jednak e, oni to zwyciężą. Miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać. Dobra, cyk, spróbujmy sobie tak, dobra, bardzo ładnie tam zuka wleciała, pięknie. Tutaj kolejny jeszcze wleciał, a tak, dobra, super. 16 sekund, oj, chyba oni wygrają. Chyba oni wygrają, dlatego że będą mieli więcej HP na bazie. ajajajajajaj, no niestety, oni zwyciężą. kurcze, pieczone 5 sekund i niestety, ale oni chyba zwyciężą, zobaczcie. Jedna sekunda overtime, ok, czyli kto pierwszy zniszczy bazę przeciwnika. No to będą dymy, wam powiem. To będą dymy. Dobra, lecimy im zbijać strefę. Znaczy strefę, wieżę idziemy im zbijać, bo to jest najważniejsze. Okej, okay. a mamy pół HP, więc o tyle spoko, że oni nam za bardzo nie zbijają tego a. A na b już oni też mają prawie pół HP. Więc jest bardzo dobrze, szczerze mówiąc. Dobra, leci kolejna rakieta. Chyba to wygramy. Chyba to wygramy. Zuka jest mega dobra do zbijania wieży, z tego co zauważyłem. Ona daje taki ogromny damage że to jest zbyt Jeszcze zlagowało mi, dobra, udało się, zniszczyłem im wieżę, na szczęście udało nam się zwyciężyć, bardzo fajnie, drugi tym razem byłem, więc też spoko moi drodzy, no i co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, dajcie znać jak wam się podobał, moim zdaniem gierka jest naprawdę bardzo fajna, wychodzi już we wtorek, więc będziecie mogli sobie w nią popykać, no i wbiłem jeszcze 300 punktów na koniec w rankingu. Pokczampik. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Wbijacie również na mojego Instagrama, teraz macie go na ekranie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!